Witajcie, moi drodzy, w drugim dniu prac, ale przyjechałem dopiero w południe. Rano byłem u Adriana, takie wyjaśnić kilka spraw. Rzucę wam kilka fotek, o co chodziło, ale sprawa jest wyjaśniona. Później byłem u kolegi, gdzie miałem u niego maszynę na wodę, częściowo tam docinałem. Też wam kilka zdjęć pokażę, co tam kolega robił. I dopiero tu przyjechałem prawie w południe. Jeszcze byłem na zakupach w picie hydraulikę, ale i zdążyłem przykręcić, znaczy przykręcić, tylko nie jest ustawiony stelaż, zaraz wam pokażę. Musiałem przenieść tutaj rurki od grzejnika, który, jak mówiłem wczoraj, zależy kiedy będziecie oglądać, ale w poprzednim odcinku będę robił ściankę, więc musi być w ściance. No i może zdążę dzisiaj, jeszcze za mną jest bateria, może zdążę przygotować tą baterię, ale tak jak mówiłem, reklamacja odnośnie tych drzwi jest uznana, ale oczywiście to nie jest w całości czytane, żeby nie było niejasności, wyrywkowe takie, powiedzmy, tekst tutaj wam przeczytam. Po ekspertyzie serwisu reklamacja została odrzucona. W tym jednak jednym przypadku w ramach dobrej woli dostarczymy drzwi pod wskazany adres. Dziękujemy bardzo. Cóż za wspaniałomyślny to jest producent czy hurtownia, nieważne, ale wyrozumiałość naprawdę jest. I najciekawsze, serwis stwierdził liczne błędy. Zaczynamy. Kabina jest dosunięta. O co chodzi? No, znaczy się to, że wsadziliśmy szyby za głęboko w ścianę. Brawo. Ciekawe jakim cudem, chyba żeśmy wycinali. Później. Nieskrócona uszczelka dolnej. Chodziło o tę półokrągłą uszczelkę, bo myśmy ją założyli. Nie docinali, no bo jak się nie schodziły drzwi. I to jest uznane za błąd. Ale to, że z drugiej strony jej nie było, to już nie zapisali debile. Bo to trudno nazwać inaczej. Jak to można powiedzieć? Myśmy założyli magnesy, nie składało się, no to tak ciekawoście sprawdzałem, jak to tu od dołu pasuje. Debilizm. I najciekawsze, źle ustawione zawiasy. Zawiasy przyjechały fabrycznie, nawet żeśmy się ich nie dotkli. Jakby się nam źle schodziło, pewnie byśmy rozkręcali, ale tak, chociaż nie wiem, czy zawiasy mają. Nie wiem, może tak były. Źle zakręcone zawiasy. Zawiasy były zakręcone fabrycznie. Brawo. Ale mówię, no, rewelacja, łaskawa firma. Przyślą drzwi, dopiero ten pierwszy materiał pewnie za miesiąc będzie, tak długo trzeba czekać na te drzwi, także dopiero pani będzie mieć kabinę w połowie kwietnia, po połowie kwietnia pewnie trudno, ale jednak łaskawych ludzi mamy, także jest dobrze. A wracając do tego, zapraszam dzisiaj na materiał, nie wiem czy po prostu dzisiaj, czy pojawią się z dwóch dni prace, zobaczymy jak to wyniknie, także jedziemy z koksem.
jest jeden ze sposobów robienia szczanki na ogrzewanie podłogowym. Jak widzieliście, zrobiłem mitunga. To mi spadnie, przyschnie. Jutro po prostu tylko przykręcę U50. To jest mniej więcej 5 cm. Ja to ciąłem akurat najlepiej, bo w ogóle i tą w piątka, wtedy nie ma problemu. Przykręcamy do sufitu, ścianka, płyta ściśnie z jednej, z drugiej strony, bez wiercenia, bez kombinacji, także albo pianka, jak widzieliście na poprzednich moich materiałach, albo itung i też spełni swoje funkcje. Teraz muszę posprawdzać, czy wszędzie, zobaczcie tutaj, tak jest tu, czy dojście z lewej strony to jest ciepło, bo nie oznaczone jest, dlatego muszę poprzecinać. Tak jak w tym przypadku, zobaczcie, tu już zaślepiłem. Tu muszę przeciąć, przygotować podumowalkę. To tu muszę przeciąć, bo zobaczcie, tam jest pętla zrobiona. I jedna strona idzie do stelaża, a drugą muszę tam skrócić i do tego, do pralki. I tak samo z dołem muszę poprzecinać, no bo woda po prostu jak gdyby ma obieg i nie jestem w stanie stwierdzić, czy jest to prawidłowo zrobione, a nie chcę ryzykować tym bardziej w baterii podtynkowej, a u dołu jest nawet termostatyczna, więc lipa by była nie z tej ziemi. Pod tym to się nie przejmuje, bo zawsze można wężyki zmienić, więc to jest małe piwo, także idę przecinać, jeszcze na dół skoczę, poprzecinam wszystko i robię próbę. Nawet sobie ustawię tutaj nagranie, bo zrobię tak po prostu, że no bo jestem sam, odkręcę delikatnie zimną wodę, no i wylecę szybko tu do góry, albo zobaczę, z którego mi po prostu kapie, nie to sprawdzę właśnie na nagraniu i na tej zasadzie będę wiedział, która jest zimna, a dla pewności ewentualnie, bo zbiornik zakręciłem, to zakręcę i puszczę ciśnienie po prostu ze zbiornika, czy faktycznie drugą stroną wyleci woda. Czy jest opcja, że nie? Nie, no żarty. Po prostu sprawdzam i jadę dalej z koksem. Dół mam cały zasiekany, poprzecinane wszystkie pętle. Jak widzieliście, była kuchnia, prysznic na dole i umywalka. Wszystko pozaszczepiałem. Tu mam przecięte. Skieruję sobie tutaj nagranie. Jakby czasem nie zauważył, z którego kapie, to po prostu sprawdzę i wtedy będę wiedział, puszczę zimną wodę, a ciepła jest zakręcona, więc nie powinna lecieć. Dobra, sprawdzamy. Przyleciałem, nie zauważyłem, ale właśnie sprawdzę na nagraniu i wtedy będę wiedział. Dzień trzeci pracy leci. Jak widzicie, zamontowałem baterię. No nie pokazywałem, jest materiał, jak kiedyś montuję. Tu jest akurat prosta sprawa. Wracając do poprzedniego odcinka, źle wam powiedziałem, jednak wyjście na deszczownicę tu idzie wprost. Dobrze, po prostu przy takich rzeczach, jak się nie robi tego z tysiące na dzień, a dobrze wiemy, że na każdej budowie jest praktycznie zawsze inna, inny sterownik, inne baterie, inne kabiny trzeba sprawdzać, więc wolałem, po prostu tak rzuciłem hasło, że jest inaczej, jednak tu jest tak, jak powinno być, czyli dół na powinno być, tak jest przygotowane, dół na słuchawkę, a deszczownica później. Przybliżę tutaj nagranie, żebyście widzieli dokładnie, jak to sprawdzić, czy ciepła woda i co zrobić, jeśli były tam zapytania, pokażę wam, co zrobić, żeby woda leciała nie na deszczownicę, jak się wchodzi, tylko na przykład na słuchawkę. Oczywiście nie wszędzie się to da radę zrobić, także chodźcie bliżej i wytłumaczę, pokażę mniej więcej, jak to u mnie wygląda, o co chodzi. Więc numer zmiany kierunku po dźwignięciu kurka wody, warunkiem tego, że się da radę zmienić, jest coś takiego. Jeśli macie taki sterownik z takim czymś, oczywiście to się może różnić. Kwestia jest tych dwóch sprężynek. Tych dwóch. I jeśli po podniesieniu tutaj kurka leci wam z deszczownicy, czyli od góry,
a nie ze słuchawki, jak powinno być, no bo jak się wchodzi do kabiny, lepiej słuchawkę złapać, niż być zimną wodą cały mokry z góry, tak? Wystarczy wyrzucić tą sprężynę. Po prostu odkręcić, cofnąć ją i tyle. I wtedy ten sterownik zawsze będzie w tej pozycji. I będzie puszczał w drugą stronę wodę. Bo my jak wkręcimy sterownik, zobaczcie, on jest tak. I kieruje na wodę właśnie na... jeśli jest źle podłączone, źle podłączone. No, tak wyszło, no, życie po prostu. Kieruje nam wodę na górę, na deszczownicę. Jak wyrzucimy tą sprężynkę, automatycznie będzie zostawać w takiej pozycji i po prostu woda pójdzie na słuchawkę. Wystarczy puścić wodę, pociągnąć i ciśnienie zamknie i pójdzie wtedy na deszczownicę. Nie ma jakichś skomplikowanych rzeczy. Ja sprawdzę, jak sprawdzić, czy jest wszystko zrobione dobrze. Momencik, już wam pokażę. Przede wszystkim, gdzie jest ten? Mam zakręcony bojler z ciepłą wodą. Tu jest ciepła woda, czyli muszę przekręcić tak do góry, podnieść. Czy jest dobrze zrobione? Przekręcam. Widzicie? Podnoszę, nic się nie dzieje. Czyli ciepło mam z dobrej strony. To jest jedno triko. I teraz, żeby sprawdzić zimną wodę, bo tylko to mogę. Momencik, muszę to wkręcić. Dajcie mi sekundę. Oczywiście to nie będzie szczelnie skręcone, tylko ja wam chcę pokazać. I teraz popatrzcie. Teraz jak podniosę kurek, tu jest tylko wkręcone, żeby mi się nie nasypało. Bo nie mam prostej przelotówki, żeby mi się nie nasypało. Zobaczcie, nie jest to zakorkowane tak. Tylko tak po prostu, żeby mi się nie nasypało. Na skurcie. I teraz powinna mi woda tu lecieć. Jak będzie tutaj, może strzelić, bo nie spuszczałem ciśnienia z powietrza chyba w instalacji. Widzicie, zobaczcie. O kurde. Dobra. Widzicie? Tak powinno być po podniesieniu. Jeśli, tak jak wspominałem, mielibyście inaczej, tak jak mówię, wystarczy to zmienić. Jak tą sprężynę wyrzucicie, wtedy woda wyszła w drugą stronę. Dobra, myślę, że to jest tak wyjaśnione w miarę logiczny sposób. Kręcę dalej, znaczy zarzucę. Muszę jechać właśnie kupić prostą przelotówkę i zajmuję się WC i ścianką. Pokażę wam teraz jeden ze sposobów. Jest ich oczywiście kilka. Tam na poprzednich moich filmach jest, jak robiłem całe duże ściany na piance. Sprawdzona metoda 1000% szymie, bo to już robiłem takie trika kilka ładnych lat temu. Drugim sposobem przy mniejszych ściankach jest tak, tutaj zobaczcie. Wcześniej podmurowałem sejtunga, wczoraj wysech. Teraz rzuciłem lasem, zobaczcie, przykręciłem profil U50 na ścianę tak samo. No tu wkręciłem czarne na ścianę, tylko profilaktycznie resztę muszę powkręcać kołki, bo podobno się czarne nie wkręca do ścian. No ale to tak samo jak sufitów nie powinno się na plastikowych kołkach montować i to tak jest, no ale profilaktycznie mam to cztery kołki, po prostu wkręcę. Tylko ja mam takie utrudnienie, że zobaczcie, tu nie chciałem dalej kuć tymi rukami, bo tu idziesz pod obuszka. I teraz muszę tu wyjść tak. Także po prostu tu puszczę jedno stojące i dwa tu obok siebie. Myślę, że to jak będzie słabo, to po prostu skręcę tutaj OSB. No nie chcę nadbudowywać grubszych ścianek, po prostu wymiary mnie tu nie puszczają i ten. A murowanie nie wiem, czy dodało. Jak tak w murze musiałbym to przeciąć, więc stwierdziłem, że tak będzie szybciej. Także po prostu i tung przyklejony. I teraz ważna rzecz, jak wsadzimy tutaj CD50 do góry, to tu skręcamy, a tak na suficie po prostu zostawiamy wolno stojące, bo jakby wylewka w cudzysłowie szła na dół, no to że pójdzie razem z tym, więc od góry to ma jak gdyby ten milimetr, pół, dwa, widziałem i pół centymetra średnio te wylewki, ale tu nie zakładam tego, jest dosyć zrobione, powiedzmy, żeby to miało gdzie pracować. I także i tu piąteczka, siódemeczka, jak jest grubsza ściana, przyklej dzień wcześniej i po prostu jedziemy. Zaraz wam pokażę,
jak przykręcić, bo można ślimaki te kombinować z tymi z górną do płyty. Chodzi mi o przykręcenie tego profilu, bo to jest dłuższa nogicie, tego u góry do gips kartonu, tak? Można, mówię, ślimaki, bo jest kilka rodzajów tych sposobów montażu do GH, a najprostszy jest po prostu na jeża wkręcić 5-7 zwykłych. Gdzie ja mam te zwykłe? Udało się. Pokażę wam po prostu te wkręty, jedziemy na jeża, a tym bardziej nie wiem, czy tu nie jest OSB jeszcze, bo widziałem kawałki w garażu, nie wiem, czy to z tego tutaj zobaczymy, ale tak czy tak, wierzcie mi, jak zrobicie jeża, tu siła działa ścianki na bok, na ścięcie tak zwane, nie ma opcji wyrwania ścianki, nie wiem, chyba czołg. Na dół oczywiście to, no utrzymuje, ale to parę kilogramów, a tu ścięcie właśnie działa tylko na boki ścianki, także śmiało można po prostu na jeża wkręcić te wkręty, zaraz wam pokażę. Zastanawiam się, czy tu nie dać tego startowego od drzwi. I chyba tak zrobię, kurczę. Obawiam się, żeby się to nie ruszało. Chociaż tu masz płyta meblowa z tej strony. Płytki idą tylko z tyłu. Tu idą dwie płyty meblowe. Całe. I do tego będą przykręcane. Może to wystarczy. Zobacz, jeszcze się zastanowię. No i tu dam ostatni. Jednak pojechałem i kupiłem ten profil drzwiowy, czy przydrzwiowy, czy jak to tam nazwać. On się jakoś nazywa dokładnie. Tu macie nazwę UA50. No i tak to teraz wygląda. Jest miejsce na grzejnik. Myślę, że albo podłożę tam OSB, coś wykombinuję. No i ścianeczka, zobaczcie. Stoi tam od dołu, złapałem jeszcze dodatkowo wkrętami. U góry, jak mówiłem, cofłem się. Nawet na tych trzech krętach ścianka już naprawdę jest bardzo stabilna. Także robię teraz, próbuję to wygiąć, czy się w piątce wygnie, ale ładnie się wygnie. Także robię teraz umiar na grzejnik. Przykręcam tą płytę. Później jadę z czołem. Jadę do ściany. Jeszcze raz jadę do tego narożnika. I robię wnękę. Już parę minut po 17, dzień trzeci, tylko udało mi się zamknąć tutaj ściankę i wcześniej, zobaczcie, wymierzyłem dokładnie i z drugiej strony przygotowałem sobie profil, który jest na równi ze stelażem WC. Ścianka gotowa. Także następne, myślę, dwa dni połączę to już do hydroizolacji włącznie, czyli po prostu całą ściankę plus przygotowanie tutaj wnęki pod LED plus zatynkowanie tego. Na temat odpływu liniowego parę słów powiem, jak go wyznaczyć tam i listwę krawędziową, bo tam miałem często jeszcze ostatnio zapytania, też parę słów powiem. Hydro położę i to będzie jeszcze jeden odcinek, myślę, że za dwa dni to zrobię. I później lecimy z płyteczkami. Ale na razie to tyle. Oczywiście zachęcam do subskrybowania. Trzymajcie się. Cześć.